Te granice Polski są irracjonalne. Dziś pokażemy Wam najdziwniejsze polskie granice. Ta droga, którą teraz widzicie, to dosłownie polska granica. Mieści się ona w Chałupkach tuż przy Czechach. Międzynarodowa granica przebiega dosłownie pomiędzy dwoma pasami. Tym sposobem, jeśli jedziecie po prawej stronie ulicy, to jesteście w Polsce. Kiedy jednak chcielibyście kogoś wyprzedzić i wjechalibyście na lewy pas, wówczas znaleźlibyście się w granicach Republiki Czeskiej. Ulica Długa, bo tak się nazywa, ma status drogi wspólnej. I kiedyś, zanim Polska i Czechy weszły do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, mimo wszystko zezwalała na poruszanie się po jednej, jak i po drugiej stronie, bez konieczności okazywania paszportu. Niemniej kiedyś, jeśli ktoś postanowił zatrzymać się nie po swojej stronie, wówczas złamałby prawo. To samo tyczyło się rozmów z miejscowymi lub przekazywania sobie jakichś przedmiotów. To wówczas podchodziło pod szmuglerkę. Jestem w niesamowitym miejscu, które ciężko ogarnąć rozumem. Otóż tu mamy Polskę, a ten dom już jest czeski. To nie koniec. Na wprost też są Czechy. Ten parking to też Czechy, ale teraz uwaga. Lewa strona drogi to Polska, prawa strona drogi to Czechy. Jak widać, tu ostrzegałem o przekroczeniu granicy. A teraz tak. Znaki są czeskie, ale droga jest wspólna. I choć brzmi to irracjonalnie, to jest to tylko jedna z najbardziej absurdalnych granic naszego kraju, ponieważ podobnych ciekawych przypadków jest więcej. W końcu, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ten dziwny cypel z Bogatynią należy do Polski, mimo że nie ma na to wpływu ani geografia, ani logika, ponieważ podzielił tworzące się tam miasta? Albo dlaczego na przykład Morskie Oko mogło nie być polskie, tylko węgierskie? Takich absurdów granicznych w Polsce jest znacznie więcej, czego dobrym przykładem było oddanie ZSRR 60-tysięcznego Krystynopola 15 lutego 1951 roku w ramach największej powojennej korekty granic. Nasze granice mają też wiele perełek, takich jak podzielone na pół miasta, ale to nic, bo ja pofatygowałem się nawet, aby znaleźć w Google Maps najbardziej irracjonalne sytuacje na naszych granicach. Przykład? Ten oto dom położony jest na terytorium Polski, ale żeby do niego dojechać, musicie przejechać przez drogę, która leży po stronie czeskiej. Ciekawe, jaki byłby dojazd, gdyby nie otwarte granice. Dlatego jeśli jesteście ciekawi takich smaczków oraz historii powstawania części z nich, to ten odcinek zdecydowanie skierowany jest właśnie do Was. Zatem nie przedłużając, zapraszam Was na spacer po naszych granicach. Słuchajcie, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z Was ogląda, a nie subskrybuje, a to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób, tocząc strategiczne walki aż na 2 mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych. Mapki za mną są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z Waszej strony myślę, że przyda się zarówno Wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki, czas na materiał. Najwięcej dziwnych granicznych przypadków można zaobserwować pomiędzy Polską a Czechami. Tutaj główną rolę odgrywała historia i dość trudne obustronne relacje, które spowodowały, że po dziś dzień nie wszystkie spory graniczne zostały rozwiązane. Polska po dziś dzień chce odzyskać od Czech 368 hektarów ziemi, o które spór toczy się od lat 50. W 2005 roku rząd Czech zaproponował rekompensatę finansową, którą Polska odrzuciła. Tę sprawę przypomniał polski rząd w 2021 roku, żądając zwrotu 4 km². Nasi południowi sąsiedzi w 2014 roku sporządzili wykaz gruntów, które miały zostać przekazane Polsce, jednak ostatecznie się z tego wycofali. W okresie międzywojennym, w czasie istnienia Czechosłowacji, ziemia kłodzka, Raciborska czy Zaolzie z Cieszynem stanowiły kość niezgody między naszymi państwami i regularnie wybuchały tam konflikty graniczne. Ostatecznie ten śmiesznie odstający kawałek ziemi kłodzkiej trafił w ręce Polski na podstawie regulacji z Moskwy po zakończeniu wojny. Sowieci prawdopodobnie zrobili to specjalnie po to, żeby w przyszłości mogły ponownie wybuchnąć spory graniczne pomiędzy Polską a Czechami. Co ciekawe, Kłodzko, jak i Kotlina
Kłodzka prawie nigdy w historii poza drobnymi epizodami w średniowieczu nie były nasze. Przez większość swojego istnienia znajdowały się pod wpływami czeskimi. Stalin chciał pozbawić Czechosłowacji większości jej złóż i surowców. Stąd też dodatkowo decyzja o przyznaniu tych terenów Polsce. W końcu bogate one były w zasoby węgla, a nawet podejrzewano, że znajduje się tam uran, niezwykle potrzebny do produkcji broni jądrowej. Mało kto wie, ale 10 czerwca 1945 roku pod koniec II wojny światowej czołgi czechosłowackie przekroczyły polską granicę. Nasi sąsiedzi z południa chcieli przyłączyć do swojego kraju Kłodzko i Racibórz. Wysłali nawet noty dyplomatyczne do Moskwy, Waszyngtonu i Londynu, że są gotowi prowadzić wojnę z Polską o te ziemię. Ostatecznie Moskwa wezwała obie strony do negocjacji. Niemniej finalnie konflikt graniczny został zakończony dopiero w 1958 roku. Rezultaty porozumienia nie były dla Polski wyjątkowo korzystne. Większość zgarnęli Czesi. W ten sposób Cieszyn został podzielony pomiędzy Polskę i Czechy, przez co mimo, że wciąż jesteśmy w tym samym mieście, to na mostach widnieją znaki informujące o przekroczeniu danej granicy państwowej. Granica dla mnie na przykład i dla ludzi w moim wieku już praktycznie nie istnieje, ponieważ my tutaj w Cieszynie przechodzimy granicę automatycznie. Widzę na przykład, jak przyjeżdżają ludzie i fotografują się na granicy jedną nogą w Czechach, jedną nogą w Polsce, ale dla mnie to jest zupełnie naturalne. Przechodzimy z jednego miasta do drugiego i tak jakby to było jedno duże. Granica z Czechami to naprawdę ciężki temat i momentami można się w tym wszystkim nie połapać. I to wcale nie tyczy się tylko laików. Polscy żołnierze ustawili punkt kontrolny na terenie Czech 28 maja 2020 roku, tuż przy potoku Truja, zakazując jednocześnie obywatelom tego kraju wstępu do pobliskiej kaplicy. Jakie musiało być zdziwienie Czechów, gdy nagle na ich terytorium wkroczyli Polacy z giwerami. Oczywiście to wszystko przez pomyłkę, a czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało ten fakt w dość zabawny sposób. Teraz cytat: Polacy mają najwyraźniej inne podejście do otwartości granic. Koniec cytatu. Z tego faktu śmiali się nawet zagraniczni youtuberzy i media. Także nie myślcie, że ten incydent nie odbił się echem. Tak jak mówiłem, granica z Czechami jest wyjątkowo skomplikowana. I sam jeszcze poszukałem kilku przykładów na Google Maps. Tutaj na przykład jedziecie ulicą Osówki. I co jakieś 50 metrów przekraczacie granicę Czech, potem znowu Polski. Potem znowu Czech i znowu Polski. I tak jeszcze kilka kilometrów. Tutaj na przykład macie prawdopodobnie albo wychodek, albo jakąś małą stodołę, która po jednej stronie jest czeska, a po drugiej polska. Ale zakładając, że jest to jakaś toaleta i cięższa sprawa przed nami, wtedy nogami będziecie po stronie czeskiej, a co innego zostawicie po stronie polskiej. Naprawdę ciężka sprawa. Tutaj jeszcze pokażę wam kilka innych ciekawych miejsc na granicy. Między innymi drogi, które też są podzielone między Polskę i Czechy. Czy ten oto tutaj mały budynek, który zdaje się, że przekracza częściowo czeską granicę. Więc w jego środku przechodzi granica między dwoma krajami. Znajduje się on tuż nieopodal kolejnej, nieco irracjonalnej granicy, w jakiej posiadaniu jesteśmy. Mowa konkretnie o tym cypelku, na którym jest Bogatynia. Wchodzi on bezpośrednio w terytorium Niemiec i Czech, dzieląc okoliczne miejscowości, które historycznie były ze sobą połączone w ramach terytorium Niemiec. Na tym wąziutkim kawałeczku, długim na 18 km, można było znaleźć liczne surowce, ale przede wszystkim potrzebny do energetyki węgiel. To właśnie dlatego powstała tam jedna z największych kopalni odkrywkowych w Europie, a sam kompleks Turowa odpowiada za aż 7% energetyki w naszym kraju. Sami więc możecie szybko ocenić, jak ważny jest ten niemal niezauważalny na mapach fragmencik naszego kraju. Po wojnie, w latach 1945-47, lokalne zakłady pod nazwą Hirschfelde pracowały tam pod nadzorem administracji radzieckiej, a ziemia ta nie należała właściwie do nikogo. Zarówno Czechosłowacy, jak i wschodni Niemcy byli niemal pewni, że do której ze stron trafi ten teren. Zdecydowanie musieli się rozczarować, jak 18 czerwca 1947 roku kopalnia zwana pierwotnie graniczną przeszła na mocy ustaleń radzieckich na własność państwa polskiego. Ustanowiona na Nysie Łużyckiej granica rozdzieliła jednolity wcześniej organizm zakładów Hirschfelde. Po polskiej stronie została kopalnia, po drugiej elektrownia, warsztaty naprawcze i magazyny. Chwilę później przyłączono także resztę i w ten sposób Bogatynia oraz jej surowce są w naszym posiadaniu. Był to kolejny zabieg z serii zabrać jak najwięcej surowców Czechosłowacji i Niemcom, umacniając Polskę, która na wieki wieków miała być sowieckim państwem satelickim. Granica z Niemcami ogólnie rzecz biorąc jest całkiem prosta.
Stalin zaproponował nowe granice Polski z Niemcami po zakończeniu wojny na Nysie. Rzecz w tym, że istnieją dwie Nysy. Nysa Kłodzka i Nysa Łużycka. A różnica w odległości między jedną a drugą wynosi 180 km. Amerykanie i Anglicy, przekonani, że Sowieci chcą do Polski przyłączyć cały Górny Śląsk z Opolem oraz ziemię na wschód od Odry, zasadniczo nie protestowali, ponieważ takie były od początku ustalenia. Kiedy jednak Stalin powiedział, że chodziło mu o Nysę Łużycką, zachodnich włodarzy ogarnęło przerażenie, ponieważ wcześniej zgodzili się właśnie na takie warunki. Churchill jak i Truman protestowali, sugerując, że Stalin powinien oddać Lwów, a granica na Odrze też jednak nie jest dobrym rozwiązaniem. Ostatecznie jednak przystali na propozycję Stalina, więc wygrał on negocjacje. Nikt nie chciał kontynuować wojny. W ten sposób w granicach Polski znalazły się dodatkowo duże miasta, takie jak Wrocław, Szczecin, Wałbrzych czy Zielona Góra, a nasza granica z Niemcami przebiega właśnie na Nysie Łużyckiej i Odrze. Niemniej niegdyś Odra, jak i Nysa Łużycka były rzekami wewnętrznymi Niemiec, tak jak Wisła w Polsce, która dzieli na przykład Warszawę na dwie części. W ten sposób kilka niemieckich miast zostało podzielone na pół. Ludność niemiecką po stronie Polski wysiedlono, a w ich miejsce przybyli Polacy ze wschodu. Tak się stało na przykład ze Zgorzelcem i niemieckim Gorlitz. Polacy stanowią 35% całej tej rozdzielonej przez rzekę aglomeracji. To samo stało się z 40-tysięcznym miastem Gubin, które dziś dzieli granicę na Nysie Łużyckiej. Podobną sytuację mamy też z Frankfurtem nad Odrą i Słubicami, które łącznie zamieszkuje 70 tysięcy mieszkańców. Jednak z uwagi na otwarte granice, życie w tych miastach toczy się niemal tak, jak w każdym innym mieście. Jedyną barierą może być język. Ciekawym zagadnieniem nieco dalej na północ jest też kwestia Świnoujścia, które gryzie się nawet z założeniami Stalina odnośnie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 5 maja 1945 roku radzieckie wojska II Frontu Białoruskiego zdobyły miasto Świnoujście, wówczas jako niemieckie Swinemünde. Miasto zwolna przekształcało się w wojenną bazę morską radzieckiej floty bałtyckiej. Do wyłącznego użytkowania marynarki przejęte zostały baseny portowe i magazyny amunicyjne, wszystkie instalacje wojskowe oraz urządzenia portowe po obu stronach Świny. Rozstawiono też posterunki w ważniejszych punktach miasta i obiektach, takich jak poczta, wodociągi, trafostacje, szpital, lazaret wojskowy, budynki urzędowe. W kwestii wodociągu to z uwagi na infrastrukturę ten dziwnie wystający kawałek granicy jest bezpośrednio powiązany właśnie z kwestiami sanitarnymi i znajdującym się tam budynkiem wodociągowym, ale mniejsza. Niemcy w 1945 roku byli mocno zdziwieni, kiedy nagle zobaczyli polskie flagi w mieście. Był to rozkaz z Moskwy. Oficjalne przekazanie władzy administracji polskiej od radzieckiej komendatury wojskowej odbyło się 4 października 1945 roku. Niemniej dokładna granica Świnoujścia została wytyczona dopiero w 1950 roku. De facto polskie Świnoujście to czysty przypadek, który wynikał z potrzeb rosyjskich oraz możliwości utworzenia tam baz potrzebnych w razie ewentualnej konfrontacji z Zachodem. Oczywiście to pewnie było także po to, aby jak to w stylu Stalina skłócać ze sobą później sąsiadów. Wschodnie granice Polski to już niestety typowa kongresówka, proste jak od linijki wyrysowane granice, przy czym ta przy obwodzie królewieckim jest najdłuższą granicą bez większych odchyleń w Europie. To tak naprawdę niemal prosta linia, długa na 200 km. Poza tym, że krążą plotki, że Stalin wyrysował ją po pijaku, raczej nic tam ciekawego nie znajdziemy. Niemniej irracjonalnym było dzielenie polskich miejscowości, zniszczenie dostępnych tam szlaków kolejowych czy połączeń drogowych. Jednak czy w tamtych czasach ktoś się tym przejmował? No raczej nie. Podobnie jak tym, że 300-tysięczny Brześć, będący historycznie polskim miastem, z uwagi na to, że znalazł się za Bugiem dosłownie kilometr od nas, to trafił w ręce białoruskie. Ten sam los spotkał oddalone o 10 km Grodno, ale tam dalej według szacunków ma żyć nawet 30% Polaków lub osób mających polskie korzenie. W przypadku Grodna naturalną granicą powinna być rzeka Niemen, która podzieliłaby to miasto na pół. Ale wtedy wciąż Zamek Królewski w Grodnie, miejsce sejmów walnych pierwszej RP, nie znalazłoby się w naszych granicach. To ważne miejsce w kwestii decyzji politycznych i wypoczynku władzy, a nawet widziało śmierć kilku królów Polski, w tym Kazimierza Jagiellończyka i Stefana I Batorego, a także patrona Rzeczpospolitej, świętego Kazimierza. Ostatnim absurdem granicznym będzie wcześniej wspomniana korekta granic z 1951 roku z ZSRR.
Istotnym dla strony radzieckiej powodem wymiany były złoża węgla kamiennego na ziemi sokalskiej i połączenie kolejowe Rawa Ruska-Sokal, za co Polsce przekazano tereny o ubogich glebach i z wyeksploatowanymi złożami ropy naftowej, w tym miasto Ustrzyki Dolne, które w ten sposób dzisiaj zamiast leżeć po stronie Ukrainy, leży po stronie Polski. Myślę, że mieszkańcy z tego powodu raczej nie narzekają. Polska miała stracić dodatkowe 1300 km2 z powiatu Chrubieszowskiego i Tomaszowskiego, w tym miasto Chrubieszów liczące 21 tysięcy mieszkańców. Jednak te plany powstrzymała śmierć Stalina. Z ciekawostek na koniec chcę wam jeszcze tylko powiedzieć, że granice Polski z Morskim Okiem nie były aż tak oczywiste. Węgrzy jeszcze w czasach austro-węgierskich chcieli wytyczenia granicy z Rysów przez czarny staw pod Rysami i Morskie Oko Rybim Potokiem do jego połączenia z Białą Wodą. Po obradach i wizji lokalnej sąd zakończył spór 13 września 1902 roku wyrokiem przyznającym Galicji prawie wszystkie sporne ziemie. Gdyby tak się nie stało, dziś te tereny prawdopodobnie należałyby do Słowacji, tak samo jak stało się z historycznie polskim Spiszem. Ostatnia ciekawostka w Mysłowicach na Śląsku przy rzece Przemsza. To właśnie tam istnieje tak zwany Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli niegdyś granica cesarstwa niemieckiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego. Warto mieć na uwadze to miejsce w kontekście turystyki opierającej się o dawne granice. Jak więc zdążyliście w tym materiale zauważyć, absurdów i ciekawych historii z polskimi granicami jest naprawdę wiele. Poczynając od dróg podzielonych na dwa kraje, kawałku terytorium po drugiej stronie rzeki, której jakimś cudem jest sąsiadem, czy całych miast podzielonych na pół. Ogromny udział miała w tym historia, a czasem może też ludzki błąd. Bez względu na to, nasze granice powinniśmy zawsze pielęgnować, ponieważ stanowią one gwarancję istnienia Polski. Z mojej strony to tyle na dziś. Dajcie znać, jak podobał wam się ten materiał. Dzięki i trzymajcie się. Cześć.